Nowa prawica nadal bez kandydata na prezydenta. Jak mówi Rafał Nadolski, poznamy go niedługo i będzie poświęcona ku temu osobna konferencja prasowa. Gotowe natomiast są listy do Rady Miejskiej, a na nich głównie ludzie młodzi, którzy do tej pory nie są skażeni polityką. Pierwsze kampanijne spotkanie z mediami działacze poświęcili polityce historycznej, która ma być lekarstwem na puste ulice i wyludniające się miasto, w tym również częściowo na ożywienie w mieście samej turystyki. Bolą was te puste ulice wieczorami? Tak, boli to strasznie. Miasto tutaj wyludnia się tak naprawdę. Chcemy stworzyć wszystko i spowodować takie dać możliwości, żeby był napływ mieszkańców, żeby młodzież nie uciekała, a przybywała, żeby po prostu to miasto żyło swoim życiem. Jak ocenia grudziądzka nowa prawica ostatnie wydarzenia na Marinie? Rafał Nadolski twierdzi, że na otwarcie portu zjechali się głównie działacze Platformy Obywatelskiej z regionu. No to kilka weekendów ostatnich, no trochę ludzi się z Grudziądza zjechało, no nie ma co ukrywać. Tak, zjechała się Platforma Obywatelska, która miała wynajęte 2 autokary na otwarcie Mariny, a tak poza tym ja nie widziałem nic szczególnego. Koncert Sabatonu natomiast zdaniem przewodniczącego nowej prawicy w Grudziądzu to jedyne wydarzenie, które spowodowało, że w Grudziądzu ktokolwiek się pojawił. Koncert Sabatonu, no tu trochę, no, tyle platformy chyba w regionie też nie ma. Oczywiście, no koncert Sabatonu to jest jedyna rzecz, która spowodowała, że ktokolwiek się w naszym mieście pojawił. A jeżeli już mówimy o koncercie Sabaton, 2 lata temu młodzież też złożyła wniosek do prezydenta Malinowskiego o to, żeby taki koncert zorganizować. Wtedy, na tamten czas, pan Malinowski twierdził, że to nie jest, ta muzyka nie jest popularna, jej się nie słucha, jej jest niepotrzebne. Tutaj widać rok wyborczy i nagła zmiana o 180 stopni. W szeroko rozumianej polityce historycznej zaprezentowano kilka pomysłów, w tym ożywienie fortu w Grudziądzu i jego okolicy. Jednym z waszych pomysłów jest sięgnięcie do takiej, można to tak nazwać, polityki historycznej miasta. Dokładnie. My to nazywamy polityką historyczną. Chodzi o to, by zrewitalizować te forty, które są w jak najlepszym stanie. Czyli Fort Dąb, Fort Tarpno. Postarać się o to, żeby współpracować z tymi osobami, które wykupiły poprzednie forty. Jak na Wielkiej Księżyc Górze i Małej. Ponieważ obiekt na Małej Księżyc Górze jest bardzo zaniedbany. Można tam wejść bez żadnego problemu, nie ma tam żadnego ogrodzenia, a skarby historii są tam przede wszystkim zagrożone wandalizmem i innym typu rzeczami, które szkodzą historii. W zaprezentowanej przez nową prawicę koncepcji jest miejsce dla grup rekonstrukcji historycznej, które mają być magnesem dla turystów. Chcemy współpracować przede wszystkim ze wszelkimi grupami rekonstrukcji historycznych, czy to z Grudziądza, czy to z regionu, czy to jeżeli chodzi o Wojsko Polskie, czy to jeżeli chodzi, jeżeli było Wojsko Napoleońskie w 1807 roku w Grudziądzu, czy to jeżeli chodzi o XX wiek, czyli Rosjanie, czyli Niemcy. Przede wszystkim mamy ogromny potencjał, który jest niewykorzystany. Istnieje kilka możliwości zagospodarowania tego terenu. Tak jak mówiłem na konferencji, istnieje możliwość ściągnięcia tutaj małych inwestorów, czyli otworzyliby tutaj małe gastronomię, otworzyliby tutaj ogródek piwny, otworzyliby tutaj szereg miejsc, w którym ludzie mogliby przyjść, ludzie mogliby spędzić czas aktywnie, mogliby czegoś się nauczyć o swoim mieście, ponieważ zapewniam, większość ludzi w Grudziądzu nie wie dlaczego, ale ja 23 stycznia tak się nazywa. I naprawdę proszę pójść na ulicę i zapytać ludzi. Większość z tego nie będzie wiedział. Albo pójść na rynek, jak się nazywał, jaki pomnik był na dzisiejszym miejscu u Łana z dziewczyną. Ludzie tego nie wiedzą. Grudziądzanie powinni się zakochać w historii własnego miasta, ponieważ ta historia jest piękna i bardzo bogata. W trakcie konferencji nie zabrakło również ostrych słów, w tym o likwidacji koryta, jakie nazywa Daniel Schulz. Mówił pan tutaj o korycie. Co to jest to koryto w tym Grudziądzu? Koryto to jest to, jest to pewna suma pieniędzy, wyrwana z kieszeni mieszkańców, czy to poprzez władze centralne, czy przez samorządowe w podatkach lokalnych lub centralnych, do którego przysiadły się pewne osoby i próbują sobie między sobą podzielić to, co tak naprawdę należy do mieszkańców. I my, idąc do wyborów samorządowych, obiecujemy mieszkańcom, że to koryto zlikwidujemy. Nie chcemy zastąpić tych świń przy korycie, które obecnie tam zasiadają, tylko chcemy to koryto zlikwidować. Chcemy, aby pieniądze trafiały do mieszkańców, bo to są ich pieniądze i to oni najbardziej efektywnie, zarówno ekonomicznie, jak i moralnie potrafią te pieniądze spożytkować. Bo jeżeli ktoś chce te pieniądze przejeść, to niech sobie je przeje. Jeżeli ktoś chce zainwestować, to niech sobie tak zainwestuje, żeby miał pewien wskaźnik zwrotu z tej inwestycji.
Nie do końca podoba się też nowej prawicy sam port w Grudziądzu. Widzę w nim sporo mankamentów, nie podoba się im również sam sposób finansowania tej inwestycji. Nie może być tak, że miasto wyrwane z kieszeni mieszkańców pieniądze inwestuje w cudzysłowiu w marinę, gdzie nikt nie zastanawia się nad wskaźnikiem zwrotu z inwestycji, oferując hotel, do którego będzie trzeba dopłacać, oferując pole kamperowe czy port bez slipu, tak? Bo to nie ma ekonomicznej racji bytu, tak? A miasto może wydawać pieniądze, może sobie zwiększać pole wydatków inwestycyjnych w budżecie. Kolejne spotkanie z Kongresem Nowej Prawicy w Grudziądzu już w najbliższy czwartek, 11 września o 18.15 w restauracji Kaja na Strzemięcinie, gdzie działacze będą rozmawiali o Grudziądzu z jego mieszkańcami.